Kiedyś pewien ksiądz z diecezji przemyskiej opowiedział mi o tym, jak w jeden dzień nauczył się połowy języka włoskiego. Naprawdę, to było możliwe. W naszym seminarium w Przemyślu klerycy uczą się przez 3 lata języka łacińskiego, przez rok języka greckiego i także przez 3 lata, chyba że ktoś chce dłużej, jest do wyboru jeden z języków nowożytnych, angielski, niemiecki, włoski albo hiszpański, a też czasami było tak, że też dochodził język francuski i ktoś sobie ten język wybierał i ksiądz, którego tutaj wspominam, wybrał sobie język włoski. Kiedy poszedł z tą grupą kleryków, którzy wybrali język włoski na pierwszą lekcję z księdzem profesorem, to on im tak opowiedział: posłuchajcie, dzisiaj postaram się nauczyć was połowy języka włoskiego. Oni tak patrzą się na siebie, jak to będzie możliwe, co on opowiada. I ten ksiądz z takim wielkim zapałem, z ogromną pasją zaczął im opowiadać o Rzymie, o historii chrześcijaństwa, o bazylikach rzymskich, o bazylice świętego Piotra na Watykanie, o innych kościołach Rzymu, o katakumbach, także o innych miejscach we Włoszech i mówił o tym, jak to wspaniale jest pojechać do Włoch, do Rzymu i mówić w języku włoskim. To były jeszcze czasy pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Jak Włosi to pozytywnie odbierają, jaką człowiek ma z tego satysfakcję. Ile z tego też czerpie takiej osobistej wartości, jak to człowieka podnosi. I takim mówił z taką pasją o tym Rzymie, także o tym języku i nagle w tych alumnach i też w tym kapłanie, w tym właśnie alumnie wzbudziło się takie mocne pragnienie, żeby faktycznie przyłożyć się do tego języka włoskiego. Ten ksiądz na tych pierwszych zajęciach tak ich zmotywował, że oni poświęcili czas, włożyli w to swoją energię, aby przez kolejne miesiące i te lata solidnie uczyć się języka włoskiego. I faktycznie na tej pierwszej lekcji, na tych pierwszych zajęciach nauczył ich połowy, ponieważ dał im motywację, pokazał sens i wskazał cel, dla którego warto się poświęcić i zmobilizować. A druga połowa to już te wszystkie słówka, czasy, gramatyka i to wszystko związane z językiem. Jak niesamowicie ważna jest motywacja i cel, dla którego człowiek jest w stanie poświęcić czas, energię, zrezygnować z wielu innych wartościowych, dobrych rzeczy, żeby temu się oddać. I moi drodzy, my także możemy już jedną nogą dostać się do nieba. W jaki sposób? Warto brać Pismo Święte i rozważać te fragmenty, które mówią o niebie, aby w nas wzbudzała się coraz większa wiara, pragnienie i żeby to nas motywowało, abyśmy się tam kiedyś znaleźli. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Dlatego warto brać te fragmenty o tym, co Pan Bóg dla nas przygotował. Dzisiaj odniosę się do Apokalipsy świętego Jana Apostoła i do fragmentów z rozdziału 21 i 22. Święty Jan tak napisał: ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Na czym ma polegać nowość nowych niebios i nowej ziemi? W języku greckim istnieją dwa słowa oznaczające nowy. Neos, nowy w sensie kompletnie inny, oraz kainos, w sensie odnowiony.
Święty Jan w Apokalipsie posłużył się terminem kainos, aby podkreślić, że Pan Bóg nie unicestwi pierwszych niebios i ziemi, ale stanął się punktem wyjścia do założenia nowego świata. Podobna rzecz dzieje się podczas Chrztu Świętego, w którym człowiek nie zatraca swojej dotychczasowej tożsamości, ale staje się kimś odnowionym, staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje obywatelstwo nieba. Morze, o którym wspomniał święty Jan, i morza już nie ma, nie oznacza zbiorowiska wód, ale symboliczne miejsce obecności sił zła. W tym, co Pan Bóg dla nas przygotował, nie będzie już żadnego zła. Dalej święty Jan napisał: i miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. Wizja miasta świętego Jerozolima była szczególną wartością dla Izraelitów. Greckie słowo polis oznacza tu nie tylko miasto jako budynki, ale miasto jako społeczność różnych ludzi, którzy nawiązują ze sobą relacje. I tak jest w naszym mieście, w Krośnie. Mamy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i też spotykamy się przy różnych okazjach. Oczywiście pierwszą wspólnotą jest rodzina, ale także spotykamy się z innymi, bo idziemy do galerii, do kościoła, do pracy, do szkoły, na mecz. Jesteśmy przy różnych okazjach w relacji z innymi osobami. I święty Jan w tej wizji pokazuje, że niebo to również miejsce, gdzie będziemy nawiązywać relacje z tymi, którzy tam będą. I moi drodzy, jest to wielka nadzieja dla tych, którzy zmagają się z żałobą po utracie bliskich. Tam możemy nawiązać relacje z naszymi dziadkami, babciami, rodzicami, ze współmałżonkiem czy z dziećmi, które przedwcześnie odeszły z tego świata. Jest to ogromna nadzieja, jaką daje nam święty Jan w tej wizji miasta, które jest oparte na relacjach tych, którzy tam się dostali. I też kolejne przepiękne porównanie. To miasto jest przystrojone jak oblubienica małżonka zdobna w klejnoty dla swojego męża. I wyobraźmy sobie scenę, albo małżonkowie sobie przypomną dzień swojego ślubu, kiedy widzimy dwoje młodych zakochanych. Oni wyglądają przepięknie, patrzą sobie w oczy, ponieważ za chwilę będą sobie ślubować sakramentalne tak, ich serca wypełnia miłość, ale też ta miłość jest taka sielankowa, wyidealizowana, ponieważ jeszcze nie doświadczyli tych trudów, które przynosi życie małżeńskie. Inne doświadczenie mają małżonkowie po 5, 10, 30 latach i pojawiają się niestety pewne rany, pęknięcia, które też trzeba goić Bożą łaską, miłością i przebaczeniem. Ale ta ich miłość, ta relacja jeszcze nie ma tego doświadczenia, tych trudów. Jest taka bardzo sielankowa, przez to piękna, ale też oni są piękni, ponieważ cieszą się sobą, cieszą się swoją miłością, młodością, sobą nawzajem i tą perspektywą, która jest przed nimi. I właśnie ten obraz, przystrojony jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża, czyli rzeczywistość przepiękna i oparta na takiej pięknej, czystej, sielankowej, niezakłóconej, niezniszczonej relacji, miłości. Dalej święty Jan napisał: miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. Wielki mur tego miasta oznacza poczucie bezpieczeństwa i brak zagrożenia ze strony szatana i zła. I nie będzie już tego niebezpieczeństwa, że ktoś z tego przepięknego miejsca może pójść jeszcze na potępienie. Nie. Ten mur pokazuje, że kto jest zbawiony, już na wieki pozostaje w niebie. Nie musi się bać o utratę tego miejsca. W niebie już nic nie zakłóci pokoju, który będzie płynął od Pana Boga do serc zbawionych.
bramy świętego miasta z każdej strony ukazują, że ludzie ze wszystkich czterech stron świata są zaproszeni do zbawienia, bo zbawienie jest powszechne. Dalej święty Jan napisał: i ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca. Biblia niekiedy przedstawia zbawienie jako powrót do raju utraconego i stanu sprzed grzechu pierworodnego. Symboliczna rzeka odnosi się do ogrodu Eden i rzeki, która wypływa z Edenu, aby nawadniać ogród i rozdziela się, dając początek czterem rzekom. Rzeka jest tu symbolem obfitości Bożych darów. Zatem tam w niebie Pan Bóg da nam wszystko, co będzie nam potrzebne do pełni szczęścia. Kolejny rajski obraz odnosi się do drzewa życia, które Pan Bóg dał ludziom w ogrodzie Eden, aby mieli zapewnioną nieśmiertelność. Niestety, przez grzech ludzkość straciła dostęp do drzewa życia i jego owoców. Święty Jan w Apokalipsie odnosi się do całej alei drzew życia, co jeszcze bardziej podkreśla dostęp do nieśmiertelności tych, którzy będą zbawieni. Wielkie marzenie ludzkości o nieśmiertelności. Ale ktoś może powiedzieć: no dobrze, będę nieśmiertelny, ale jeżeli będę chory, niepełnosprawny, to po co mi taka nieśmiertelność na wieki? Po co mi to cierpienie i trudy na wieki? Dalej słuchajmy świętego Jana Apostoła. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Pierwsze rzeczy, czyli to, co jest związane z konsekwencjami grzechu pierworodnego. Nie będzie żałoby, bo nie będzie śmierci. Będziemy nieśmiertelni w Bogu, który jest życiem. Otrze z ich oczu wszelką łzę. Już nie będzie tych łez, które są związane z cierpieniem. Nie będzie krzyku, który czasami pojawia się, gdy ból jest nie do zniesienia. Nie będzie trudu tego wielkiego czy tego najmniejszego. Wszyscy będziemy w pełni uzdrowieni. Wszyscy będziemy cieszyć się obfitością życia. Pełnią piękna człowieczeństwa. I jeszcze ostatni fragment. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Emmanuel, Bóg z nami. Ten apokaliptyczny obraz odnosi się do rzeczywistości, jaka była na samym początku w raju, gdzie Pan Bóg był w bliskiej relacji z ludźmi. Ten motyw pojawia się, kiedy Izraelici idą przez pustynię do ziemi obiecanej. Pan Bóg jest pośród nich, w sposób szczególny obecny w namiocie spotkania, który staje się takim sanktuarium dla Izraelitów. I tam jest przybytek, miejsce najświętsze, gdzie jest Arka Przymierza, a nad Arką Przymierza unosi się chwała Boża. Ta najbardziej intensywna obecność Pana Boga na ziemi. Pan Bóg chce być Bogiem z nami, dlatego jest obecny w Eucharystii, ale też chce być Bogiem w nas, dlatego daje się nam w Komunii Świętej. To jest ciało moje, bierzcie i jedzcie, ja jestem z wami. Pełnia tej obecności objawi się w niebie, gdzie już nie będziemy widzieli niejasno, jakby w zwierciadle, ale ujrzymy Go takim, jaki jest, twarzą w twarz. I moi drodzy, największym źródłem szczęścia w niebie nawet nie będzie to, że spotkamy się z naszymi bliskimi, którzy tam wcześniej odeszli przed nami. Nawet nie będą może te krajobrazy, którymi będziemy się cieszyli, ale największym źródłem szczęścia będzie obecność Pana Boga. To, że będziemy mogli się wpatrywać twarzą w twarz w Pana Boga, który jest miłością najpiękniejszą, najczystszą i nieśmiertelną.
I ta świadomość, że to się nigdy nie skończy, że to będzie narastało i my będziemy z tego korzystali i ci, których kochamy, wszyscy będą żyć tą Bożą miłością, która jest największym źródłem szczęścia zbawionych, aniołów, świętych, błogosławionych, tych, którzy tam są, tej jednej wielkiej Bożej rodziny. I moi drodzy, rozważajmy te fragmenty z Pisma Świętego o niebie, o tym, co Pan Bóg dla nas przygotował, aby w nas wzbudzało się pragnienie tego, żeby tam kiedyś się dostać, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Pan Bóg zaprasza naprawdę wszystkich do zbawienia i od nas to zależy, czy my z tego zaproszenia skorzystamy. I wpatrujmy się w przykład błogosławionej rodziny Ulmów. Właśnie tutaj widzimy, że Pan Bóg zaprasza do zbawienia, do nieba całe rodziny. Amen.